Twoje dziecko nie ma paszportu i pewnie nie wiesz, co zrobić. Nie wiesz, czy myślisz, że potrzebujesz kancelarii, żeby złożyć wniosek, a potrzebujesz w jakiś sposób przekonać, wybłagać drugiego rodzica, żeby tobie tę zgodę dał. Jesteś w błędzie. Tłumaczymy wiele takich wniosków dla kancelarii, ale też dla samych klientów lub też sami klienci są w stanie złożyć ten wniosek sam. W tym wideo wyjaśnimy tobie, co możesz zrobić, aby rozwiązać ten proces samemu. Maciej Szukała, Legal Base. Przed tym, jak opowiem o samej procedurze sądowej, wyjaśnię też inne rozwiązania i możliwości, które nasi klienci napotykają. Na przykład, jesteś rodzicem, mieszkasz w Londynie, a drugi rodzic jest w Manchesterze, no nie jest w stanie zwolnić się w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku, żeby pójść na spotkanie w konsulacie lub ambasadzie i podpisać tobie zgodę na paszport. W takiej sytuacji nic błędnego, możesz wypełnić formularz lub też przesłać go do drugiego rodzica. Drugi rodzic może go wydrukować, link załączam poniżej, wypełnić i przed notariuszem zrobić podpis i ten oryginalny dokument odesłać do ciebie i z tym dokumentem możesz się udać do konsulatu ambasady i złożyć wniosek bez obecności drugiego rodzica. Są też sytuacje, w których masz kontakt z drugim rodzicem, ale on lub ona po prostu nie chce wydać zgody na paszport z różnych powodów. Na przykład może być to wasz osobisty konflikt przy waszym rozstaniu lub też powód na przykład tego, że jesteście w nowym związku. Nic bardziej mylnego, sąd w takiej sytuacji jest zawsze po stronie nie twojej, tylko dziecka. W sprawach, których bardzo często tłumaczymy, sąd patrzy na to, że dziecko potrzebuje paszportu, tym bardziej do podróży, tak samo też do swojej własnej identyfikacji osobistej. Dlatego nie czekaj, nie zwlekaj. Poniżej załączamy link do wniosku, który jest dostępny na internecie. Nawet nie musisz go ściągać, bo jest on dostępny w formie elektronicznej. Jesteś w stanie go wypełnić na stronie sądu lub tak samo też wypełnić go już w przetłumaczonej wersji na naszej stronie internetowej i tak samo załączamy informacje na jego temat. Wypełniając wniosek, sąd zaaranżuje pierwszą rozprawę, lecz może też wymagać, żebyś udał się na mediację. W tej sytuacji proszę przeczytaj dokładnie punkt po punkcie na samym wniosku sądowym. Jest tak samo też bardzo ważne, abyś pamiętała o tym, że jeśli na przykład nie masz kontaktu z drugim rodzicem, nie wiesz po prostu, gdzie ten drugi rodzic przebywa, mieszka, możesz zaznaczyć na wniosku i poprosić sąd, aby ten adres poszukał za ciebie i przed pierwszą rozprawą spróbują to zrobić. Lub też możesz podać ostatni tobie znany adres zamieszkania i w tym przypadku tak samo sąd będzie go weryfikował i spróbuje dostarczyć ten dokument. Procedura nie jest skomplikowana, jest ona przystosowana pod ciebie. Ważne jest, abyś nie zwlekał, nie zwlekała. Dlaczego? Dlatego, że procedura może potrwać krótko, ale też długo, w zależności od dostępności danego sądu najbliższego twojego miejsca zamieszkania. Tym bardziej w czasach pandemicznych większość spraw odbywa się telefonicznie oraz przez wideokonferencję. Tym bardziej nawet bez wychodzenia z domu jesteś w stanie rozwiązać problem, który dla wielu naszych klientów jest czymś ciężkim. I na sam koniec podkreślę, że cała ta procedura jest też tyle uproszczona, że sąd zapewni dla ciebie darmowego tłumacza, za którego nie musisz płacić, a same koszta, jeśli chodzi o opłaty sądowe, też możesz złożyć wniosek, aby zostać z nich zwolniony. Mam nadzieję, że to wideo było bardzo pomocne i że będziemy mogli tak samo pomóc w złożeniu takiego wniosku poprzez pomoc w tłumaczeniu lub nasi adwokaci, z którymi współpracujemy, będą mogli doradzić, poradzić i wyjaśnić tę procedurę. Lecz zachęcam też do odwiedzenia tych linków, o których wspominałem wcześniej, w celu samodzielnego złożenia tego wniosku. Jeśli to wideo było pomocne, dajcie łapkę w górę lub też przekażcie te wideo dla kogoś z rodziny lub znajomych. Ale też pamiętajcie, zasubskrybujcie nasz kanał, na którym dajemy pomocne wideo na temat życia w Wielkiej Brytanii. Maciej Szukała, Legal Base.